Widzicie, udało się odzyskać. Wreszcie sobie przypomniałem hasło, jakie miałem. I teraz aktualizujemy Linuxa do wersji 20.3. No jeszcze chwilę to potrwa. Sobie napisałem tylko Linux, zero Windowsa. Złożyłem już komputer do reszty i teraz tylko dokończyć aktualizację. Cały czas ściąga pliki, nie dziwię się. No wreszcie się instaluje. No, dziękuję bardzo. Jeszcze sobie zaktualizujemy wszystko. Przerwę, muszę hasło wpisać. Dobra, jedziemy. Lubię robić filmy z Linuxem. O, tutaj się robi. Przejdziemy sobie do administracji. Menadżer sterowników, znowu hasło. Sterownik graficzny. Będę chciał zaktualizować. Oczywiście jest to Nvidia. Jak wcześniej pokazywałem, ale tak się zastosowuje sterownik graficzny. Widzicie, czasem warto zainstalować starszą trochę wersję, bo jest lepsza. Najnowszy nie idzie. Patrzcie teraz. Pyk. A stary sterownik pójdzie jak złoto. O! A to nowość. Damy 470. Nie no, nie wierzę, że żaden nie pójdzie. Co tu się do jasnej cholery odpierdala? Dobra, może po ten, po aktualizacji pójdzie. Trochę tych plików jest do instalacji. Jakie wymagają uwagi? Raport systemowy? Sorry bardzo, że zasłaniam, ale... Przecież uruchomiony. Cholera, zawsze coś się musi dziać. Zobaczymy teraz. Może teraz ruszy. No proszę bardzo. I ruszyło. Należy uruchomić komputer. No, działa, działa. To zaraz uruchomimy. Co tu jeszcze mamy? Nic się nie dzieje.
Wyłączamy. Widzicie, tak to jest właśnie w Linuxie. Muszę sobie awatar ustawić. Bo zapomniałem szczegóły konta, hasła jej i tak nikomu nie podam. Piorun, bo piorun burza elektryk. Mamy pioruna. Jest piorun, wszystko nam się uda. No widzicie, trochę to zajęło. Pierdzielenie się z tym wszystkim. Zmiętło pulpitu. Uwaga. Zrobimy sobie co 15 minut jednolity kolor. Jednolity kolor. O, to mi się bardziej podoba. Widzicie, Linux jest bardzo fajnym systemem przyjaznym, który fajnie się dostosowuje do siebie. Nie to co Windows. Nie, żebym obrażał użytkowników Windows, ale naprawdę tak jest. Zamknąłem sobie już komputer. Tak wygląda. Tu sobie wkleję właśnie taką metalową tabliczkę z logiem Linuxa. Oczywiście HyperX. No w garażu pokazuję, bo jeszcze mój warsztat nie jest wybudowany, a to jeszcze to parę lat zajmie. Więc musicie się napatrzeć na ten burdel w garażu, ale nie chce mi się czasem porządku robić, bo w tym całym chaosie jest porządek, według mnie. Wszystko umiem tu znaleźć. Ile jeszcze pozostało? O ja pierdzielę, trochę mi idę. No bo zdążymy opierdolić jeszcze synaptyka. Administracja synaptyk. Aha, jeszcze tak, no zapomniałem, że jest synaptyk uruchomiony. Ja pierdolę, że ja sobie zawsze muszę wpierdolić w coś. Tu, ach, jak przyjemnie jest jeździć na kombajnie. Ach, jak przyjemnie jest pracować na Linuxie. Miało być śmiesznie, wyszło niezbyt. Bo miało być ciężko, że to rozwinąć. Ale ten się nie myli, kto nic nie pije. Kurwa, szybciej się pobieraj. Stan Wi-Fi? Teraz sprawdzimy. Że kurwa jak? Ty, no co jest? Dobrze, że instalacje oprogramowano. Patrz, widziałeś? Się pomyliłem, powiedziałem, jakby ktoś tu stał obok mnie. Co to się odpierdala, szczerze? Słuchajcie, tu jest podwójna ściana plus jeszcze meble w budynku, więc sygnał i tak jest zbity niesamowicie. Tyle czasu się pierdzielić. Powiem wam tak, wy uznacie, że ja się lubię pierdzielić i marnować swój czas. O, wali się połączenie cały czas. Na zabawę z Linuxem, ale powiem szczerze, że lubię się bawić w takie rzeczy. Bo fajnie się czas spełnia, a potem ma się co wspominać. A, tu postawiłem tego Linuxa i chuj. I wszystko działa. Monitor system. O! Cholera jasna. Kolory sobie zmieniłem. Widzicie, mamy dwa rdzenie, dwa wątki. Ale on to widzi jako czterordzeniowy procesor. 16 giga RAM-u. Punkt wymiany 976 MB i sieć jak idzie. No Boeing tutaj zapierdala, badania są robione. Jadę cały czas projekt Universe Home, bo Radioactive usunąłem, bo nie mam czujnika po prostu. Boeing. O. Idą badania przetwarzane.
Ja tam sobie będę się pierdolił, mać. To są te badania. Cały czas jest przetwarzane. Tam to już jest zrobione. Ktoś się zapytał, po co ja w tym siedzę. Bo lubię. Tak zamykamy. Niech się wszystko zaktualizuje. Lubię Linuxa, bo jest fajny. No 10 minut, nie nudzicie się ze mną. Pokazuję wam, jak wygląda proces aktualizacji. O, widzicie, już się wszystko zrobiło. Więc robimy pyk. Robimy pyk. 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 I pyk. Wszystko działa. Wystartował. Chwila przerwy. Zrobiłem sobie takie zabezpieczenie, które zabezpiecza mi dysk przed w ogóle wejściem, do żeby się system mógł załadować. To zrobiłem sobie taką blokadę, że cały dysk, system ruszy dopiero, gdy wpiszę pierwsze hasło. A teraz wpiszę drugie. Ktoś się zapyta, ale ty jesteś popieprzony, po co ci tyle haseł? Wiecie, powiem wam tak, to jest dobre ćwiczenie na pamięć. No widzicie, już mamy wszystko. Wejdziemy sobie teraz w menadżer sterowników. Oczywiście hasło. Powiem wam tak, w Linuxie hasła są bardzo ważne, bo dzięki tym hasłom wasza prywatność i wasze dane są chronione. A jak macie jeszcze moduł TPM na płycie głównej, to jeszcze lepiej. Na tej płycie, tutaj w tym komputerze, nie ma modułu TPM. No dobra, ale co jest? Co tu się odpierdala? 470. Zastosuj zmiany. No dobra, wprowadzenie zmian idzie. Tak się w Linuxie właśnie sterowniki graficzne instaluje, wiedzieliście. Wcześniej kliknąłem tylko któryś sterownik graficzny, żeby się pobrał, a teraz go wprowadzamy zmianę, czyli go instalujemy. No niestety ludzie, tak to się odbywa. Co tu mi się wyświetla? Znowu raporty systemowe. Panie kurde, 13 minut. No mam gdzieś. Co? Przecież jest uruchomiony. Ja pierdzielę. No to chwilę zajmie. Co, że wejdziemy w synaptyka. Mam nadzieję, że teraz to ruszy. Znowu hasło. Inny program, no to wiadomo, że ten program działa. No widzicie, nie można tak zrobić, że jak w Windowsie można było sobie robić, że uzyskiwać dostęp do wielu programów, do tego samego programu z dwóch różnych tych. Nie, tutaj się nie da, nie ma czegoś takiego. Ten monitor tak nie ma ściemniania. Dźwięk damy na... O, pokażę wam, jak dźwięk wygląda w Linuxie. Widzicie, mamy tutaj... Tak to wygląda. Efekty dźwiękowe na maksa. Wyślę ten powiadomień. Dobra, jest... No i dobra, mamy na 100% programy, ustawienia. 100 to jest 100%, więc wystarczy. Nie trzeba wzmacniać.
No to nie jest nie wiadomo jaki komputer, żeby to... O. Cały czas widzicie, idzie wprowadzanie zmian. Ale pięknie zapierdziela. Pewnie się jeszcze tie shift uruchomił. No, w sumie to bym się nie dziwił. Już ponad połowę mamy zrobione. Wiecie, ja nie mam tu żadnych programów bezużytecznych, które są mi niepotrzebne. Jest tu po prostu system tak zrobiony, że tu jest jak najmniej ma być programów, które są bezużyteczne. To ma być tylko do właśnie, ten komputer jest do badań, a chciałem go zaktualizować do wersji właśnie 20.3 i władować mu jeszcze wszystkie możliwe aktualizacje na dzień dzisiejszy. Temperatura barwowa to jest fajny program, bo o, i oj, co ja zrobiłem, oj, wyłączyłem go, spokojnie, zaraz go znajdziemy. Akcesoria i już z powrotem. Wiecie co ja chciałem zrobić? Informacje. To jest taki program. Już wam pokazuję jak on się nazywa. W Linuxie jest to bardzo fajny programik, który jest bardzo przydatny. To jest o coś takiego. To jest ten program i on wam o określonej godzinie ustawia temperaturę barwową ekranu na taką bardziej przyjemną, która mniej męczy oczy. Dobrze, że w Linuxie ktoś to wymyślił. W Linuxie to było pierwsze, a dopiero potem to w Windowsie skopiowali. Bo im swojej wersji nie umieli wymyśleć. Ile to jeszcze wprowadzenie zmian? No trochę to zajmie, to nie jest byle jaka grafika. No już czuję lekkie ciepełko z tyłu komputera, ale lekkie ciepełko. Zanim się zastanowicie, czemu są takie wentylatory w środku komputera bardzo szybkie, to najszybszy jest na przodzie. Na przodzie wentylator ma 5600 obrotów, a z tyłu ma 3400. Pierwszy ma wpychać wielkie masy powietrza do środka obudowy, a ten drugi ma wyciągać tylko. I część powietrza idzie też przez zasilacz. Powiem wam co jak co, ale płyty Gigabyte'a bardzo dobrze współpracują z Linuxem, gdyby ktoś się pytał. To widzę, że jeszcze chwilę to zajmie. Nie ma się co dziwić. Znaczy my co tam, czy jakieś aktualizacje są dostępne? Nie. Tu mamy, ja sobie tak to zrobiłem. Zrobiłem sobie tak, żeby się samo aktualizowało. I tyle. Pyk. System jest aktualny. Wiecie o co chodziło z tym? Zasoby oprogramowania. Oczywiście hasło jak zwykle. Widzicie, przerzuciło mnie. Musimy sobie zmienić główny mit, serwer lustrzany. I poczekamy chwilę. I nam się pokazuje. Mamy ICM University of Warsaw, czyli ICM w Warszawie. Interdyscyplinarne Centrum Obliczeń Matematycznych i tak dalej. Gdy jeżeli się pomyliłem, to przepraszam bardzo, mam prawo. Poczekamy sobie chwilę. Niech tam sobie pooblicza, ile jest tam na sekundę mega. Dobra, chyba skończył. Zdostosuj. Nie chcę brytyjskiego. Proszę, 2,7 MB. Pyk, bierzemy. Zastosuj, zastosuj i tak to się robi.
Powiem szczerze, wy się z moich filmów więcej nauczycie niż z tych głupich poradników internetowych. No teraz musimy poczekać, aż się wszystko pięknie wczyta. I widzicie, wczytało się pięknie. Musimy przyłączyć, do widzenia, Mistyn, kurde, tam dobrze jest wszystko. Odświeżamy sobie listę oprogramowania. Oczywiście chwilkę to może zająć, w zależności od szybkości łącza. Tu mamy zrobione. Jest, jest. Uruchom ponownie. Okay. No razem przerwę tu na chwilę. Jedziemy dalej. O, shit, jeszcze. Jak widzicie, o, kolejne hasło. Niektórych może ten film nudzić, ale mnie nie nudzi. Dobra, mamy zainstalowane. A teraz szukamy. Proszę, jest. Jest Nvidia. Jest, proszę bardzo. Linux. Jest, jest, jest. Proszę bardzo, jest. Teraz kurde, niech mi ktoś coś powie. A to sobie weźmiemy. Aha, wysoko w ustawienia, wszystko na wysokie. Przepraszam bardzo, to jest Nvidia. Tutaj można. O. Coś nie idzie. Dobra, tam. Cyk, cyk. Proszę, pięknie pracuje. Ale jestem ciekawy, dlaczego nie mogę tego włączyć. Coś jest zablokowane. Może zablokowali, bo coś tam. A nie, to już mogę. 8 razy. Ale, a, bo jak Safa nie ma, jest włączone, ale nie można tego. Dobra. A my musimy sobie profil zrobić. Tak. No, mamy zapisane. I sterowniki do karty mamy zainstalowane. Więc widzicie, warto było się popierdzielić chwilę czasu. A internet jak internet. Śmiga zarąbiście. Jest, jest. No dobra. Okej, trzymajcie się na razie. Tylko najpierw wyłączymy sobie go. Bo ja już wszystko zainstalowałem.